Witamy w drugim odcinku programu Dzień Dobry Dobra. Dzisiaj bardzo ciekawy temat. Przyszła jesień, zaczął się rok szkolny, dlatego pomyśleliśmy, że zaproponujemy Państwu temat, jak wspierać dzieci i młodzież w pierwszych miesiącach szkoły. Dobraliśmy sobie zatem też bardzo ważnych i bardzo obeznanych w tym temacie ekspertów. Moimi gośćmi jest Małgorzata Gola-Chmielewska, psycholog Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Elżbieta Walczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dołujach. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio zapoznałam się z badaniami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tam były przeprowadzone badania po pierwszej fali pandemii wśród nastolatków w grupie 13-16 lat. I tutaj młodzież wskazała, że najtrudniejszym dla nich problemem był brak możliwości spotykania się z kolegami i koleżankami, ponad 60% młodzieży tak odpowiedziała, i konieczność siedzenia w domu, tak ponad 50% młodzieży wskazała. Pani dyrektor, początek roku to zawsze dużo pracy, przygotowanie karty, ułożenie planów. Ale wydaje się, że ten rok jednak wiązał się z dodatkowymi przygotowaniami, ponieważ dzieci i młodzież wracała do lekcji stacjonarnych po lekcjach zdalnych. Proszę opowiedzieć o tych przygotowaniach. Jak to wyglądały te pierwsze tygodnie? No, ubiegły rok szkolny był specyficzny dla nas wszystkich, zarówno dla uczniów, jak i dla kadry pedagogicznej. Chociażby ze względu na fakt, że przez wiele miesięcy nauka odbywała się w sposób zdalny. Na początku tego roku szkolnego, po powrocie do szkoły, mając na uwadze ubiegłoroczny okres nauki, przeprowadziliśmy badanie sondażowe za pomocą dziennika elektronicznego Librus wśród zarówno uczniów, jak i rodziców w oparciu o i w kwestii wsparcia po powrocie do nauki stacjonarnej. W naszej placówce większość uczniów i rodziców nie zgłaszała żadnych poważniejszych trudności. Jednakże jeżeli w klasach pojawiły się pojedyncze osoby, które takie trudności zasygnalizowały, odbyły rozmowę z pedagogiem szkolnym, który doraźnie udzielił wsparcia, oferując oczywiście swoją pomoc w przeciągu całego roku szkolnego. Na godzinach wychowawczych, szczególnie w klasach 4-8, wychowawcy poświęcali czas i w dalszym ciągu go będą poświęcać na rozeznanie atmosfery, jaka panuje w zespole klasowym, na przypomnienie uczniom zasad obowiązujących w szkole, przypomnienie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, żeby wdrożyć ich w ten system nauki stacjonarnej, ale również na kształtowanie umiejętności wynajdywania problemów, borykania się z trudnościami, ale też szukania rozwiązań tych problemów. I oczywiście największą uwagę w tej chwili w dalszym ciągu poświęca się na zajęciach integracyjnych, które mają stworzyć takie zespoły klasowe, jakie się rozstały rok temu. I myślę, że to przyniesie efekty w pracy długofalowej, więc liczymy na to, że efekty będą zadowalające. Gosiu, mam do Ciebie teraz pytanie, ponieważ Ty na co dzień współpracujesz z dziećmi oraz z młodzieżą, współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, działając w ich Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny, ale również masz te doświadczenia jako pedagog rodzinny, czyli w Twoim gabinecie pojawia się dużo dzieci i młodzieży. Czy jest coś, co zaobserwowałaś po pandemii, czy jest coś, z czym dzieci oraz młodzież mierzą się jako efekt tej edukacji zdalnej? Trudno mi jest powiedzieć, czy to będzie jako efekt edukacji zdalnej. Możemy powiedzieć, że jakieś problemy się nasilają, natomiast no, problemy były, są i na pewno też będą. Nasilenie jak najbardziej tak, szczególnie takich trzech podstawowych grup problemów. Jedną z nich to by były takie problemy związane z lękiem, z zaburzeniami lękowymi, fobią społeczną, fobią szkolną czy lękiem przed śmiercią, które no, pojawiały się częściej. Drugą taką grupą problemów byłyby problemy związane z trudnością w radzeniu sobie z emocjami, takie też związane z wybuchami złości na przykład,
ale głównie skupiony wokół tego, że tych emocji często nieprzyjemnych związanych z tym, że nie można było się spotykać ze znajomymi, że jednak było dużo czasu siedzenia przed komputerem i to siedzenia w sposób nieaktywny, tak? Siedzieli uczniowie przed komputerami, powodowało to, że ten poziom tych emocji był znacznie wyższy i trudniej było sobie z nim radzić, trudniej było rozładować to napięcie. I takim ostatnią grupą problemów byłyby problemy związane bardziej z emocją smutku, jakimś wycofaniem, brakiem poczucia własnej wartości, też poniekąd wynikając z wycofania się z relacji z rówieśnikami takimi nieinternetowymi, natomiast jakby to nie tylko. Też związanymi czy to z depresją, czy z myślami rezygnacyjnymi, czy samobójczymi. Ale jakby trudno powiedzieć, że to spowodowała pandemia. Te problemy zawsze były. Może się nasiliły ze względu na to, że ta cała sytuacja spowodowała zdecydowany wzrost poziomu stresu, bo stres i te nieprzyjemne emocje pojawiają się zawsze wtedy, kiedy podejmujemy jakieś wyzwania, czy przychodzi nam mierzyć się z tym nowym. No a w tym roku i my rodzice, i my dzieci, i my nauczyciele mierzyliśmy się z wieloma nowymi dla nas sytuacjami, trzeba było sobie jakoś z tym radzić, więc poziom stresu na pewno był dużo wyższy niż w innych latach. No tak, nawet nas dorosłych sytuacja pandemiczna stresowała, również tak samo odczuwały to nasze dzieci. Powiedziałaś o rodzicach i też tego będzie dotyczyło moje kolejne pytanie, bo jeżeli nasze dziecko zachoruje, to te przeziębienie widzimy, jest katar, są jakieś objawy. Czy jest coś, na co rodzice powinni szczególnie zwrócić uwagę, kiedy pojawiają się właśnie lęk, stres, jakieś inne objawy? Na pewno jest wiele rzeczy, na które warto by było zwracać uwagę. Taką główną rzeczą chyba jest jakaś duża zmiana zachowania naszego dziecka. To znaczy, jak widzimy, że coś się zmieniło istotnego w jego zachowaniu, czy stylu bycia, czy sposobie ubierania, warto się nad tym jakby zatrzymać, zainteresować, zastanowić. Ja jestem tutaj wielką orędowniczką i fanką powtarzania, że warto rozmawiać. To znaczy, jestem pewna, że jeżeli budujemy z naszym dzieckiem relację opartą na szacunku, na zaufaniu, na miłości, to wtedy, jeżeli pojawiają się jakieś problemy, dziecko ma większą otwartość do tego, żeby przyjść i po prostu o tym powiedzieć, że coś jest nie tak, że z czymś sobie nie radzi, że coś jest dla niego trudne. Natomiast pośród innych rzeczy, na co warto zwracać uwagę, nie wiem, wycofanie się z kontaktów społecznych, brak aktywności, czy zmniejszenie zainteresowania czymś, co sprawiało przyjemność, nie wiem, ktoś kochał chodzić na tańce, czy sobie rysował i nagle przestaje to robić bez wyraźnego powodu. Też zmiana diety, częste wybuchy emocji, czy rozdrażnienie, albo nie wiem, emocjonalne reagowanie na rzeczy błahe, to znaczy jeżeli jakby te nagromadzone emocje, jest ich bardzo dużo, to czasami nawet jakaś błaha rzecz może powodować wielki wybuch tych emocji, nie wiem. A ta zupa, której nie lubię i tutaj nagle lawina emocji, więc myślę, że na coś takiego na pewno też. Myślę, że tutaj można by było wymieniać bardzo, bardzo, bardzo dużo tego, na co warto zwracać uwagę. Myślę, że głównie warto rozmawiać i zwracać uwagę na każde zmiany w zachowaniu dziecka, chociażby pytając, o co chodzi. Czy to jest tak, że zmienia swój styl życia, czy odkrywa nowe pasje, bo ktoś je zainspirował, czy dzieje się coś innego, co jest trudne, ważne i gdzie potrzebowałoby pomocy. Nas albo kogoś innego. Pani dyrektor, czy rodzice wobec jakiegokolwiek symptomu, który na przykład zauważą nauczyciele, zauważy szkoła, generalizując, mogą liczyć też na jakieś wsparcie z Państwa strony? No jak najbardziej. Ja już tutaj wspomniałam wcześniej, że nie mieliśmy odzewu ze strony rodziców, którzy napotkaliby jakieś większe trudności. Muszę podkreślić, że obserwując naszych uczniów, to mogę stwierdzić naprawdę z całą stanowczością, że z radością wróciły do szkoły. Do szkoły, w której czują się bezpiecznie, gdzie mają kolegów, koleżanki, bo te relacje interpersonalne są dla nich w tym momencie najważniejsze. Zresztą każdego roku szkolnego szczególną troską i uwagą otaczamy uczniów nowo przyjętych do naszej placówki, do różnych klas, ale ze szczególną naprawdę troską i nad wyraz opiekuńczą traktujemy tych najmłodszych, pierwszoklasistów, tak? To ich zapoznajemy z całą placówką, to wychowawcy,
oprowadzają, pokazują, jak funkcjonuje szkoła, ale muszę przyznać tutaj, że w naszej szkole te najmłodsze dzieci mają olbrzymie wsparcie w osobach starszych koleżanek i kolegów, które naprawdę służą pomocą każdego dnia. Jeżeli chodzi o wsparcie już takie konkretne, to Ministerstwo Edukacji i Nauki wdrożyło Narodowy Program Wsparcia Uczniów po pandemii. Jest to program, który zakłada wprowadzenie zajęć wspomagających z przeznaczeniem dla klas 4-8. Są to zajęcia z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych i tutaj dyrektor szkoły wraz z nauczycielami decydują, z jakich przedmiotów takie zajęcia będą się odbywały. W naszej placówce taki harmonogram został już opracowany i nauczyciele rozpoczęli realizację tego typu zadań. Jest to na pewno proces długofalowy, więc czas pokaże, jakie będą efekty, bo tego typu zajęcia wspomagające mają przede wszystkim na celu utrwalić wiedzę, zarówno jak i umiejętności, te, które uczniowie zdobywali podczas nauki zdalnej. Natomiast usłyszałam bardzo fajny i myślę pozytywny wniosek z tych rozmów, że dzieci z chęcią poszły do szkoły, czyli troszeczkę być może te lekcje zdalne przyczyniły się do tego, że teraz każdy uczeń z chęcią powrócił do lekcji stacjonarnych. Bardzo Panią dziękuję. Moimi gośćmi były Małgorzata Hola-Chmielewska, psycholog Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Elżbieta Walczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dołujach. Bardzo dziękuję. A Państwu przypominam, że nasz program tworzymy wspólnie z Wami. Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń swoich tematów, do zgłaszania swoich gości, z którymi również z chęcią porozmawiamy na ciekawe tematy. Do widzenia. Thank you.